przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów nie traćmy zdrowego rozsądku. W razie utraty dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości, nie ma co zwlekać, trzeba to zgłosić. To bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. W pierwszej kolejności zalecalibyśmy kontakt z wystawcą takiego dokumentu i zastrzeżenie go lub zgłoszenie ewentualnie jako dokument utracony, a dopiero potem, bo jest to przestępstwo, poinformowanie organów o zaistniałym zdarzeniu. Jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży, należy powiadomić policję. Jak ważnym zagadnieniem jest dbanie o zabezpieczenie własnego mienia, przekonał się jeden z mieszkańców Ostródy. Ostródcy policjanci zostali poinformowani o tym, że w jednym z niezabezpieczonych pojazdów pozostawionych na terenie miasta zostały skradzione dokumenty w postaci dowodu rejestracyjnego. Stąd też nasz apel o to, by jednak zwrócić uwagę na to, jakie mienie, w jakim stanie pozostawiamy w parkowanych przez nas pojazdach. Wielu kierowców w pojazdach pozostawionych bez nadzoru na parkingach nie zabezpiecza odpowiednio rzeczy znajdujących się w środku. Niektórzy nawet ufając losowi, nie zamykają aut. Okazja czyni złodzieja. Chęć posiadania może okazać się silniejsza dla złodzieja, często przypadkowego. Nawet pusta torba czy karton po komputerze mają wartość i budzą jego zainteresowanie. Najczęściej przedmioty, które są w zainteresowaniu potencjalnych przestępców, to pozostawione torebki, aktówki, laptopy czy aparaty fotograficzne. Wybicie szyby w aucie i zabranie rzeczy pozostawionych na siedzeniu samochodu zajmuje najczęściej od kilku do kilkunastu sekund. To zawsze odbywa się w mgnieniu oka. Dlatego nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo jesteśmy roztropni. Bo jeśli nie wykażemy się uwagą, to zrobi to złodziej.